Złapię. Dobra, mam. W tą stronę, nie? Jakoś. Tam, tam. Tak, tak, tak. Jest daleko. O, to. Patrzcie, a propos świątyń. Świątynia pod wodą. Może to nie jest świątynia, może to jest to. Czekaj. Tak. Nie, tak, 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 to jest to, ale pięknie. Cześć, z tej strony DeWiktor z 500 i jestem dzisiaj z Zetim. No, czyli witacie. I dzisiaj jesteśmy już znowu na Snapcrafcie, jak widzicie. I co będziemy dzisiaj robić? Mm-hmm. Dzisiaj, słuchaj, planujemy sobie iść w poszukiwaniu kresu. Dokładnie. Właśnie, mam tutaj 11 oczu Enderu. Jak chcesz, możesz nawet sobie ty rzucać nimi. I mniej więcej wiem, gdzie będzie ten. Gdzie będzie Enderowa świątynia nasza, kochana, w którym kierunku? Stronę? Tam? Gdzieś tam. No to słuchaj, czekaj, to, bo jedno oko sobie przejdziemy. Rzuciłem. Rzucimy sobie trochę też oko, a tak a propos tego, na to, co zbudowaliśmy tutaj. Taka gra słów mała. Właśnie a propos rzucania oka. Tak, właśnie. O, tutaj jest taka... Jak widzicie, tutaj mamy ścieżkę prowadzącą do takiego pięknego placyku, w zasadzie myślę, że tak mogę to nazwać, tak. Który Wiktor zbudował razem z Rangerem. Mhm. Nie, no, ty też tutaj trochę pomagałeś. Ja a co tam dalej? Znaczy ja tam dalej, na tej ścieżce, do której dojdziemy. Ten placyk obejmuje właśnie między innymi tą kurczakarnię, to jakieś książeczki fajne i w ogóle, rangerowe drzewko mini. I tutaj idzie dalej ścieżka, tak, która przychodzi koło domku, do którego zaraz dojdę też. Tu jest akurat most. Pewien, który, no jeszcze nie wiem, nie wygląda może jakoś świetnie, jeszcze będziemy ale nie, to trochę ogółem, zmieniali. Ogółem tak, no. Od góry to tak wygląda. Właśnie. O, i tutaj mamy ciekawego zombiaka, czekaj. Z tym... Jezu. Mam I tak, tutaj jeszcze, o, tak wygląda most od góry, jakbyście chcieli zobaczyć. Taki malutki mościk, prościutki. I choć może teraz tutaj jeszcze, jeszcze tam nic robiło. Nie ma, oprócz tej wysokiej tutaj wieży. Właśnie. Ale właśnie. Jak widzicie, tutaj doszedł taki sam budynek jak po tej lewej stronie, z tym, że tutaj zamiast enchantu jest po prostu zwykły magazyn. I teraz te skrzynki, które tutaj stały ludzem, są jakby w środku. Jest ich trochę więcej. Tutaj jeszcze nie posortowane jest wszystko, bo nikomu w zasadzie nie chce się tego robić, ale prędzej czy później myślę, że się tym zajmiemy też. Swoją drogą wszyscy już, znaczy nie wszyscy, ale niektórzy zaczęli już powoli opuszczać się na czoło wioskę. Ja myślę, że ja tutaj zostanę na przykład dłużej. Ja też. Jeszcze i tutaj jeszcze osoby trochę myślę, rzeczy porobię. Nawet właśnie. Pięć. Tak. Dobra. Tutaj co jest mamy piękne tutaj? Takie... Tutaj jest portal, jeszcze to nie jest dokończone, aczkolwiek już jakaś koncepcja tutaj powstała. I w zasadzie... Oko Saurona z portala. No tak trochę. Dobra. Z tych nowych rzeczy to wszystko. A i nie patrzcie na tą wielką diamentową wieżę, którą Neresia postawiła, tak. Znaczy, dobra. Już jej tam na górze nie ma, bo zginęła, ale nie to ma, szczegół. Spadła, no, ale właśnie. Dobra, właśnie. A no i trochę też przygotowaliśmy to się do tej wyprawy, tak? Tutaj mamy, o tu jeszcze ja brałem czego takie, jakieś jedzenie wziąłem i inne takie przydatne rzeczy. Oczywiście z mendingiem. Tutaj nie mam nic, ale chyba nic nie potrzebuję, będę częście. Czy możemy iść spać? Czy jest powód, skoro dzień się zaczyna? No właśnie. Dobra, czyli mamy iść mniej więcej w tą stronę. I teraz taka ważna rzecz. Właśnie, tu jest napisane zbugowany chunk za tym znakiem. Ja tutaj wolę nie iść. Tutaj Jimmy już przetestował z miliard razy. Jimmy'ego to przez chwilę trwało u niego na live, na którym praktycznie nie mógł nic zrobić, bo dosłownie cały czas go wyrzucił na tym chunku. Znaczy, nie wiem, czy to jest miejsce jedno pojedyncze, ale jest strasznie zbugowane i tam czasami wyrzuca z serwera. A propos live'a, to właśnie możecie sobie to, jak budowaliśmy, zobaczyć na wczorajszym live'ie. Zapis mojego na moim kanale jest live'a, także jak chcecie zobaczyć to... Także zapraszam do Wiktorsa, tak, link dokładnie. Do jego kanału, jak i do kanałów innych uczestników będzie oczywiście w opisie. Dokładnie, u mnie tak samo, u Zetiego i innych. I mniej więcej to masz te perełki? Mam. Dobra, to wyrzuć jakoś, żeby się zorientować. Ale tutaj właśnie. Rzucę, żeby to... Rzuć, żeby nie poleciało do wody. Patrz, czekaj, tam mamy gdzieś, widzisz? Idzie tam, no dobra. W tamtą stronę, no dobra, to idziemy. W ogóle nie wiem, czy o tym mówiliśmy, ale ogarnęliśmy, że ten teren, na którym mieszkamy, to jest wyspa. To tak. Jest całkiem sporo, ale to jest wyspa. Jest wyspa. Generalnie składa się na plańcy, las, którego już nie ma, bo go wycięliśmy.
i na pustynię. I w ogóle, co ciekawe, w sumie to wszędzie tutaj wyspy są. A właśnie, trzeba wyrzucić. Teraz tak, teraz ważna akcja, bo ja teraz cofnę się, ty będziesz szedł kawałek dalej i wiesz. Ja mogę rzucić właśnie teraz. A to rzucić. O! O, spadło, dobra, już idealnie, myślę. Dobra, to idziemy dalej. Czekaj, myślę, że trochę zeszliśmy, jakby. Czekaj. O cholera, dobra. Ohoho. Lapię. Dobra, mam. Jest. W tą stronę, nie? Jakoś. Tam. Tak. Jest daleko. O, to. Patrzcie, a propos świątyń. Świątynia pod wodą. Może to nie jest świątynia, może to jest to. Czekaj. Tak. Nie, tak, to jest to, ale pięknie. Widzisz? Mamy to? Oj, patrzcie, dobra, słuchajcie, dotarliśmy to już do celu. Nawet nie trzeba było używać. Nie, tutaj. Zalało wodę, a to nie jest dobra, to nic się stało. Właśnie. Idealnie, patrzcie. No patrzcie, a zobacz jak fajnie, jakaś... zobacz, tak wystaje to. Było i akurat trafiliśmy do tego, do tego miejsca, ja nawet nie wziąłem, a wziąłem pochodnie. Mm-hmm. No to zamuruj to, wodę. Okej. Dobra, mamy to, patrzcie, Jezu, ale to strasznie to fajnie wygląda, tak, bo patrzcie, mamy wodę za to tymi. To jest dobre. Strasznie, oknami. To jeszcze nie jest tak daleko, bo to jest, wiecie ile? To jest 600... Dobra. Nie, jest trochę daleko. Zobacz, ile masz oczu Enderu? 9. Dlatego to wypieprzam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No wystarczy, ale już nie będziemy wchodzić, bo to... Ale zaktywujemy, myślę. Aktywować gdzie możemy. Jest ten mały no kurde. Masz... A, chcesz już odpalić? No dobra. Aktywujemy, dziękuję. Mam jeszcze jedno oko. A nie wchodzimy tam jeszcze. Nie. Także słuchajcie, mamy już ten portal aktywowany. Dokładnie. I musimy sobie, słuchaj, zapisać jakieś koordynaty, dobra. Możesz? Tak, mogę zapisać. Koordynaty zapisz, słuchaj. To jest około od nas... Się to przyda. 1600 chyba kratek, o ile dobrze liczę. Dobra. Także w takim razie bierzemy się za zwiedzanie tego, myślę. Tak, możemy. Tu jest jedno przejście. To... Ale kurczę, fajne miejsce. O, to jest dziwne trochę miejsce. Wiecie co? Ja tu przekopię. Fajne miejsce, strasznie na ten, bo nie musieliśmy w ogóle kopać. To jest. Nie no, kurczę, tak nie jest ani pod ziemią, ani nisko pod wodą po prostu. 4 razy wyrzuciliśmy perełkę i to znaleźliśmy w zasadzie. Jakoś dziwnie. Myślałem, że to jest ta wiesz, taka podziemna. Tu jest dziwnie, coś. Można tu gdzieś... Jakaś mała jest to, ale nie, to musi... Nie, bo nie może... jest cała świątynia, to jest niemożliwe. No właśnie. To było śmieszne. To było dziwne, to by była najmniejsza świątynia, jaką w życiu znalazłem. Trzeba jeszcze tutaj pokopać może. Dobra, wiecie co, czekajcie, ja tutaj... O, ten może się wkręcimy tak gitarą. Tak, dobra, tak. W ogóle ten blok by się przydał, ale go można przecież stworzyć teraz, nie? Pewnie. Jakoś. Co to się kończy tutaj, to jest niemożliwe. To jest małe strasznie. Wiecie co, ale... Ja sobie tego nie wyobrażam. No właśnie, to jest trochę takie... Ja wiecie co, wezmę tutaj skrzyneczkę, postawię. By fajnie, bo szybko to znaleźliśmy. Właśnie, zostaw to już. Nie no, musi być coś na odcinek, nie może być tak, że takie malutkie będzie. Mieliśmy przyjść poeksplorować, a nie tylko znaleźć. Dobra, ale w razie czego mamy tutaj kopalnię, słuchaj, to możemy sobie w razie czego poeksplorować kopalnię, myślę. Tak, ale poczekaj, tutaj musimy, to ja myślę, że tu nie byśmy. Nie, czekaj, widzę, jest przejście dalej, chodź. Ale gdzie to jest? Znalazłem, chodź tu na dół i patrz, tam jest, widzisz? O, ale ty, dobre. Fajnie, strasznie, no. I mamy, Jezu, co tutaj się dzieje? No właśnie, w ogóle patrz, ty. Tam jest przejście, patrz. Hybrydy są, kopalnią, świątynia jakaś. To jest dobre. Ciekawe, już myślałem, że znaleźliśmy najmniejszą świątynię ten w grze w ogóle. No teoretycznie to tam nie ma nigdzie naokoło tej świątyni nic oprócz. Tam nie ma ale nic, ona jest tak. Ale chyba tutaj też jest mało. Z tego co widzę. Musimy znaleźć taki punkt, trzy drzwi, że tam gdzie jest pust. O kurczę, ale ja zaraz muszę oddechnąć. Widzisz tam coś? No tam coś jest, w gravelem wciśnięte. Tam, widzisz? Tam. Nie widzę. No tam jest taka. Specjalnie. Taka dziura. Taka kwadratowa. Jest. Oddychanie to tam podpłynę, zobaczę. To jest coś nie, nic w niej nie ma. Nie ma? Słuchaj. Nie. No to czekaj, to jest tylko to. To wygląda. Kurczę, ale nie, no niemożliwe, no. Jakoś musimy to znaleźć, bo po prostu nie wierzę. Ja też nie wierzę. O! Tu jest jakieś wejście, ale to jest chyba kopalnia. Tak, ja tutaj coś mam, czekaj. Ale ja przeszedłem tutaj i... Coś znalazłem. Tak, kopalnia to jest. Nie, to jest to, gdzie byliśmy, Jezu.
O, ale ja tu nie byłem, patrz, mnie widać po niku jest, widzisz? Gdzie jesteś? Tu obok ciebie. O, skrzynka. Masz? No ale to jest taka, wiesz, z kopalni. A, są pumpkiny. Rozumiem. Słuchaj, chyba wrócimy z powrotem do bazy. Tak, ale kurde, gówniano, ja pierdzielę. Dobra, to idziemy do tego w takim razie. Albo dobra. Tego do kopalni? Ale wiecie co, właśnie, jeszcze nie, bo jeszcze muszę jeszcze jedno zrobić. O, dokładnie, wiem co zrobię. Stop. Ponieważ tu mamy miejsce takie. Ja je wypełnię koblowo, bo w tym miejscu chociażby powstanie portal. O, do Netera zrobię, patrz tu. W którym, a, że tutaj no, możemy tak sobie przejść. Ej, to dawaj, masz ten, to zróbmy, po no, co zrobię, zrobię. Netery, no właśnie sobie... tak, no właśnie o to mi chodziło. Kwadratowy? Tak. Bo żeby było symetrycznie, mówię. No tu jest po 3, po 3. Okej. Dobra, czekaj, biorę to. Zwiewam. Widzimy się w Netherze. Teraz musimy przejść jakoś Netherem. A, jesteśmy tutaj. Patrz. O! Patrz. Tutaj też zrobię screena tutaj tego nie kordu. Wiem dlaczego. No najmniejsza, to najmniejsza w sumie, no nie ma co gadać tutaj, no. No nic tak, tu nie było. No, mimo że znaleźliśmy trochę dalej, więcej. Ale co to tam było? Tak najmniejsze. Same kurcze. Dobra, wiele ja liczyłem tu na jakąś ciekawą przygodę, że będziemy tak potem chodzili i to zwiedzali, a tutaj dziękuję, do widzenia, okej. Okay. No dobra. To było szybkie nope w naszą stronę. Dobra, dawaj. Wybijamy sobie i jesteśmy już w zasadzie w naszej bazie z powrotem. No tak, tak. Dobra. No to słuchajcie, w takim razie, skoro nie ma w zasadzie czego robić, bo nasz plan się nie powiódł, tak, bo nie mogliśmy zwiedzić całej świątyni, to będziemy robili muła, tak, taki kreatywny... Taki na koniec, na koniec odcinka może. Dobra, chodź, a wsiadłeś sobie nawet. Chodź, bo tutaj były konie gdzieś, w tą stronę, widziałem. Ale oswojony musi być chyba. No to, to, ma, to tutaj jest. Oswojony ma te, ma Neresia. To z jego oswoję sobie. A, no dobra. Dobra, uwaga. Ja miałem właśnie ten. Uwaga, ustawiamy się na F1. Czekaj, co chcesz na F1? Nie no, na F1 nagrywam. No ale nie, jak mam go oswoić? Nie, on jest oswojony. Masz go tylko tu dotknąć ten. Tego. O, i idą, idą. Zbliżają się. Uwaga, jaki kolor będzie? Jest. Was. No, teraz nie wiem, dlaczego on służy w ogóle. No to jest... No też chyba nosi te... Nosi rzeczy, działa jako osioł pewnie tylko i... No. No, ale zbroi się nie da nałożyć. No, wow, sukces. No super. Tam możemy jest płotek. Tak, można. Proszę bardzo. Dobra, ucieka, mamy. Zwiewa, mu. Chodź, chodź. Ty też idziesz tutaj, gdzie, i gdzie jestem mały? Tam na górze. No tutaj, 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 zwiewa. No to chodź tutaj, ej, wracaj. Szkoda by było go teraz zgubić. Chodź, chodź, chodź. Idziemy, idziemy. Idziesz za mną. O. O. Dobra. I ty też idziesz tutaj, no. No i mamy ładną rodzinkę. Dobra. To sobie tutaj zakończymy tutaj odcinek. Musieliśmy tutaj... Mhm. W takim razie tutaj odcinek. Nie udało nam się do końca zrobić tego, co chcieliśmy. No nie zupełnie, nie? Znaczy teoretycznie się udało, przez ale... To, ale... No teoretycznie się udało. Nasz główny zamiar odnalezienia świątyni się powiódł. Ale nie pozwiedzaliśmy sobie niestety, ale przez to zdążyliśmy zrobić jedną taką małą dodatkową rzecz, tak, która nie wiem czemu ma służyć, ale dobra, faktycznie. Gdyby chcieli tam na live to jest. Dobra, słuchajcie, żegnajcie. Nie, dobra. Pamiętajcie. Pamiętajcie oczywiście o łapkowaniu, o komentowaniu, jakieś miłe komentarze są zawsze na miejscu, słuchajcie, to naprawdę motywuje, oczywiście subskrybujcie i klikajcie dzwoneczek, jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. Kanał w opisie. Poza tym zapraszam właśnie do opisu, zarówno w moim filmie, jak i w filmie Wiktorsa. Mm-hmm. Będą linki do wszystkich kanałów, do kanałów wszystkich osób uczestniczących właśnie w serii Snapcraft. Także w zasadzie dziękujemy i widzimy się w następnym odcinku. Tak, trzymajcie się i cześć.